Topręt wypożyczalnia samochodów końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722 012 002. Wręczenie nagród w konkursie plastycznym, gry i zabawy oraz zawody sportowe Dzień Dziecka w Radoszycach przyciągnął masą różnych atrakcji. Wydarzenie rozpoczęto od wręczenia nagród w konkursie plastycznym, który trwał w gminnych szkołach w ostatnich tygodniach. Wszystkiego dobrego dla wszystkich wobec tego. Pamiętajmy też o tym, że już Dzień Dziecka u nas rozpoczął się kilka dni temu. Mieliśmy i wspólne wędkowanie. Też byli mali wędkarze, ale bawiliśmy się też w szkołach podstawowych, w waszych szkołach. Przed nami jeszcze szczególny też dzień w poniedziałek, Dzień Dziecka w przedszkolaku. Dzisiaj jesteśmy tu na miejscu i dzisiaj będziemy, kochani, rozpoczynać od rozstrzygnięcia wyników konkursowych z czystego powietrza. Było aż 116 chyba prac, tak, Paulinko? 114, przepraszam, o dwie się pomyliłem. Za co wam bardzo serdecznie dziękuję, bo wasza aktywność była bardzo duża. Ziemię oddychaj czystym powietrzem. Takie było przesłanie właśnie tego konkursu. Też pamiętajmy o tym, że musimy dbać o naszą ziemię. W gminnym konkursie organizowanym w ramach programu Czyste Powietrze w kategorii klas 1-4 wygrał Karol Żmuda ze szkoły podstawowej w Kucku, a w kategorii klas 5-8 zwyciężyła Marta Wawrzeńczyk ze szkoły podstawowej w Wilczkowicach. Organizatorzy nagrodzili 3 najlepsze prace oraz wręczyli po kilka wyróżnień w każdej kategorii. Nagrodami był wartościowy sprzęt elektroniczny, w tym dla zwycięzców laptopy. A potem przyszedł już czas na animacje, gry, zabawy, pyszny poczęstunek oraz zawody sportowe. To, co działo się na Dniu Dziecka w Radoszycach, zobaczcie w naszej relacji. Uwaga, jak usłyszycie gwizdek. Na miejsca. Gotowe. Wszyscy jesteśmy dziećmi i dla tych mniejszych, i dla tych większych, i dla siebie, i dla was życzę wszystkiego dobrego. Oby ten uśmiech nie schodził wam z ust, obyście zawsze mogli optymistycznie patrzeć na przyszłość. Wszystkiego dobrego dla siebie, dla państwa, dla wszystkich dzieci.